Murek oporowy przy ulicy Gliwickiej 100 wciąż czeka na remont. Na początku ubiegłego roku z dużą pomocą konserwatora zabytków udało nam się namówić administratora tego terenu do odrestaurowania zabytkowego muru. Zarząd Śląsko-Dobrowskiej Spółki Mieszkaniowej zadeklarował, że w połowie 2019 roku zostanie odrestaurowany mur oraz przylegające do niego schody. Spółka na realizację tego zadania zarezerwowała kwotę 20 tysięcy złotych. Do remontu jednak nie doszło, a realizację inwestycji przy Gliwickiej 100 przesunięto na wiosnę, a potem na jesień tego roku. W związku z nadejściem kolejnej pory roku skontaktowaliśmy się ponownie ze spółką. Uzyskaliśmy zapewnienie, że przewidywany termin zakończenia remontu do 30 listopada zostanie dotrzymany. Pozostaje nam więc wierzyć w te zapewnienia i czekać na efekt końcowy remontu. Koniec lata to czas dorocznego festynu w naszej dzielnicy. Również w ubiegłym roku Załężanie tradycyjnie uczestniczyli na początku września w Dniach Załęża, ofitujących w liczne atrakcje. W tym roku Rada Dzielnicy planowała kolejną edycję imprezy, do końca wierząc, że plany te zostaną zrealizowane we wrześniu. Okazało się jednak, że 2020 rok, który nie sprzyja organizacji masowych imprez, zostanie zapamiętany nie tylko jako trudny czas pandemii, ale także jako rok, w którym po raz pierwszy nie został zorganizowany Załęski Festyn. W sprawie tej wypowiedział się przewodniczący Rady Dzielnicy. Z przykrością powiadamiamy, że niestety nie odbędzie się sztandarowa i coroczna impreza Dni Załęża. Musieliśmy zrezygnować, patrząc przede wszystkim z perspektywy państwa zdrowia i zachowania wszystkich środków bezpieczeństwa. Byłoby to dla nas bardzo trudne do uzyskania. Mamy oczywiście opinie instytucji, które wyrażają wręcz obawy przed takimi masowymi organizowaniem masowych takich imprez. Co warto podkreślić, i tu ukłon w kierunku Urzędu Miasta Katowice, środki nam nie przepadają i to jest dobra wiadomość. Myślimy, że w przyszłym roku rozbudujemy i przeciągniemy ten jubileusz na przyszły rok. Oby rzeczywiście epidemia odpuściła i oby się okazało, że będzie możliwość rzeczywiście zrobienia paru jeszcze imprez. Mieszkańcy okolic ulicy Gliwickiej 198 dobrze znają usytuowany w podwórku stary, niewielki budynek od lat uznawany za ruinę. Zdecydowanie nie był on ozdobą okolicy, podobnie jak zalegająca za nim sterta śmieci, gruzu, suchych gałęzi i od dawna niekoszone zarośla. Lokatorzy pobliskich kamienic zgłaszali nam problemy związane z tym budynkiem i jego zaniedbanym otoczeniem. Nie tylko stanowił on zagrożenie z racji fatalnego stanu technicznego, ale także stał się schronieniem dla gołębi i szczurów. Gryzonie czuły się tam na tyle komfortowo, że spokojnie przechadzały się wokół budynku nawet w biały dzień, co i my mogliśmy zaobserwować w czasie wizyty w tym miejscu. Szczury zanektowały nie tylko ruinę, pobliskie zarośla i pojemniki na śmieci, ale i piwnice w sąsiedniej kamienicy. Latem ubiegłego roku interweniowaliśmy w tej sprawie w zrzeszeniu właścicieli i zarządców domów. Wskutek tego zrzeszenie zleciło wywiezienie gruzu i gałęzi, skoszenie trawy, a następnie przeprowadzenie deratyzacji terenu zewnętrznego, jak i piwnic sąsiedniej kamienicy. Po naszym apelu o pomoc sprawie przyjrzał się także powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który ostatecznie uznał, że pustostan faktycznie jest na tyle w złym stanie technicznym, iż może stanowić zagrożenie m.in. dla życia i zdrowia ludzi. W związku z tym wydał decyzję nakazującą rozbiórkę pustostanu. Realizacja tego zadania miała nastąpić do końca tego roku. Dlatego z radością przyjęliśmy fakt, że właściciel, nie czekając na graniczny termin, rozpoczął już prace rozbiórkowe. Z niebezpiecznego pustostanu pozostał gruz, który niebawem zostanie wywieziony, a podwórko przy ulicy Gliwickiej 198 zostanie uwolnione od ponurej ruiny.